Siemano, słuchajcie, mamy, nigdy nie pamiętam, 19 grudnia i wody prognoz to był ostatni taki w miarę, nawet trochę słońca było dzień, także jestem ciekaw, czy mi się udało takim dziąkiem jednak ten grudzień obskoczyć. W moim przypadku, no, mam pociepła, nie ukrywajmy tego schematu, ogarnąć się tą fotowoltaiką, czy by się nie udało. Najkrótsze dni w roku praktycznie i teraz, że tak powiem, sprawdzimy, ile było tej produkcji, a jutro ile tak naprawdę pobrałem z sieci, a ile tej produkcji się udało. Czy nawet to naładowanie magazynów energii, które mam, wystarczyło do wieczora. Także, znaczy do wieczora, do końca tej doby, także zobaczymy. Sam jestem tego ciekaw, a przy okazji wam to pokażę. Także tak, no, mamy tutaj 3,85 kW jeden solar tracker, widzicie, obrócony jest, bo tak przeważnie tak stoją. 5 kW drugi, także tutaj mam do obsługi 8,85 kW dwie instalacje. Tu mamy 2,4 kW pika na południowy wschód, instalacje do obsługi, też jeszcze 66 rur heat pipe. Także tutaj też za chwilę zobaczę, o ile podniosło mi temperaturę w 300 litrowym zbiorniku. Tam jest pompa ciepła 7, która na razie nie pracuje, bo dzisiaj w miarę fajnie 8 stopni na plusie. Tutaj taki bardziej do zabawy panelik. I tutaj dwa panele, tu mamy 800 W peak razem, też do MPPT trackera. A tu jeden z głównych pożeraczy prądu u mnie w domu, oprócz pompy ciepła też auto elektryczne, które też sobie szama. Co zrobić? Dobra, lecimy tak na szybciaka. Później będzie wszystko oczywiście tutaj sobie zużycie z aplikacji, zobaczę, z falowników. Ile z sieci poszło sobie też tutaj na aplikacji zobaczę, tutaj co mam głównej na pionie. Ale tak, o właśnie sobie jeszcze muszę sprawdzić, tutaj pół kilowatogodziny było nie więcej, to na stówę raczej. 2,4 kW na południowy wschód, który obsługuje, o przepraszam, 30 kWh tutaj magazyn energii, liwa po 4, tak to wygląda. O, taki jest układ tego magazynu energii z jednofazowym na razie falownikiem daje. No i dzisiaj produkcja była 4,7 kWh, także szału nie było, a pobrałem z falownika 20 kWh, także na pewno nie udało się nadgonić fotowoltaiką, ale dzisiaj 3 razy pranie i suszarka, ładowanie elektryka, no sorry. Dobra, idziemy teraz do wysokonapięciowego, bo to jest niskonapięciowy, oczywiście magazyn energii, a tu mamy wysokonapięciowy magazyn energii. No i ten troszeczkę może zaszaleć, bo tu jest mała pojemność, bo jest 10 kWh użytkowe, jakieś 8-7,5, ale tu jest podpięte już dwa solar trackery, także no coś tutaj się chyba podziało. Zobaczmy, co tu się podziało. No i dzisiaj te dwa solar trackery dały nam 17 kWh. Zużycie mam też, no już prawie 18 kWh, bo tutaj akurat na tym pompa ciepła lata. Na razie 9 kWh pobrałem z sieci. I no, tak jak mówiłem, naładowane jest 8-7,5, z tego jakieś odzyskam, także na daną chwilę, no, godzina jest, która, słuchajcie, 16, nie wytrzyma to do wieczora, na stówę. Pójdę, wciągnę to, bo to pójdzie. Tam pójdzie jeszcze zmywarka, się czajnik jakiś włączy, pompa ciepła się uruchomi. A mamy, mówię, 16, czyli mamy 8 godzin do 24, także nie ma szans, żeby to wytrzymało. Bo jak się pompa ciepła uruchomi, to średnio kilowatogodzinę na dobę to jest jej minimum. I kolektory, zbiornik 300 litrowy dzisiaj mamy już, moment, wróć. 47 z 43, także 4 stopnie mniej więcej podniosło. No mówię, że nie było, nie wiadomo jakiej tej produkcji. No jeszcze przejdziemy do... Nie trzeba będzie na jutro czekać, już wiadomo, że nie obskoczyłem. Przejdziemy do wykresów jeszcze, jak już polecę tym tematem. A kolektory, dla tych co nie wiedzą, obsługują zbiornik 300 litrowy z pompą ciepła do CW. Pompa ciepła rano i tak popracowała, kolektory dobiły od 43 i to co przelatuje i, że tak powiem, nie zostanie tutaj, to leci jeszcze tutaj na te wężownice, także jeszcze tutaj tej energii troszeczkę w te wężownice zostało wepchnięte, które bufor oczywiście
puścił na obiekt centralnego ogrzewania. Także słuchajcie, tak to wygląda. I co? To idziemy na wykresy. Tu już nic nie na wymyśla dzisiaj. Nie ma co szukać uzysków innych rzeczy. Bo jednak, no, jest jak jest. Także moment, bo mi to nie chce ze mną współpracować. O, tutaj mamy wykres, słuchajcie, produkcji dzisiejszej. No i zobaczcie, szału nie było. Najwięcej było produkcja o 9, 5 kW. To jest, przypominam, 8,5 kW, 5,3 kW. Takie w porywach. Ale zanim zaraz szło po prostu też zużycie. Także produkcję tutaj mamy. Zużycie widać jest całodobowe oczywiście. Z sieci pobierane było do momentu pojawienia się fotowoltaiki. I tutaj mamy ładowanie baterii, także baterijkę poszło to, co miało pójść, a tutaj nawet już jest, bo to 1330 coś było mocniejszego i zaczynało się pomału rozładowanie baterii. Teraz nam leci ciągłe, że tak powiem, rozładowanie baterii. Tak to wygląda na magazynie wysokonapięciowym, a niskonapięciowy wygląda tak, że o, zobaczcie, tutaj te czerwone to jest pobór. Dzisiaj, że tak powiem, jak się uruchomiła pralka, suszarka, auto elektryczne i coś jeszcze, no przeważnie tak jest, że potrafi ciągnąć naraz prawie 6,5 kW. Czyli no, nie ma możliwości, musi podbierać i z baterii, i z sieci, bo nie da rady, nie? Z samych paneli. A tutaj dzisiejszy dzionek tak wygląda, także widzicie. Produkcja 4,7 kW rozbita na 0,6 baterie, które zaraz zostały wciągnięte, bo na własny użytek 4,1, o, że tak powiem, autokonsumpcja, czyli to, co praktycznie produkcja było, wszystko wychodziło. I tutaj mamy, słuchajcie, 21 kWh zużycie i z produkcji 4,1, za rozładowanie baterii 1,7, coś tam chyba więcej nawet wyciągnął, coś mu gdzieś tam mniej więcej się poukładało. No i zakupiona moc 15 kWh, tak to mniej więcej wygląda. No niestety zimy nie przeskoczy, grudnia, stycznia nie przeskoczy i tych przyklejonych miesięcy z taką małą też instalacją, to tam jest 11 z haczkiem. Także słuchajcie, ja spadam i tyle. Tak to wygląda, także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Do następnego.